Dzień dobry, witam w stacji doświadczalnej w Spytkówkach. Powoli kończymy sezon, zbliżają się żniwa, ale też czas, żeby zastanowić się i pomyśleć o wyborze odmian na nadchodzące siewy rzepaku. Proszę Państwa, co proponuje hodowla Rapul w nadchodzącym sezonie? Z nowych odmian mieszańcowych proponujemy odmianę Jurek, odmiana z segmentu odmian o podwyższonej efektywności wykorzystania pobranego azotu. Ponadto posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Kolejną odmianą to jest odmiana Temptation, która na rynku gości już od kilku lat, odmiana sprawdzona, odmiana, która bardzo wysoko plonuje, odmiana stabilna, odmiana, która także posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy i bardzo dobrze gospodaruje pobranym azotem. Z odmian starszych uwagę chcę zwrócić na odmianę Duke, w której występuje połączenie dwóch cech, odporność na choroby wirusowe oraz choroby grzybowe. Ponadto mamy też odporność na podwyższoną na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Kolejnymi odmianami, które są w ofercie firmy Rapul, to oczywiście odmiana Atora, która od wielu lat gości na polach, oraz odmiana Prince. W segmencie odmian specjalnych, czyli o podwyższonej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty, mamy dla Państwa w tym roku jedną nowość. To jest odmiana Krokant, w której oprócz podwyższonej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty, również nasi hodowcy wkomponowali odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Ponadto odmiana Krokant to również podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. W tym segmencie mamy też odmiany sprawdzone, które na rynku są od kilku lat. Odmiana Krotora oraz odmiana Krum i segment odmian clearfieldowych. Tutaj mamy też nowość dla Państwa. Jest odmiana Beatrix, w której połączono odporność na choroby wirusowe z chorobami, odpornością na choroby grzybowe oraz występuje również podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszym katalogu, na naszej stronie internetowej, u naszych doradców handlowych, na naszym fanpage.